Witam Państwa w piątek 17 grudnia wieczorem. Proszę o kciuki i głównie o subskrypcję, bo tym razem chcę dobić do 16 tysięcy, a nie do 15 już. I co to z tym pisem bisem? Jeszcze zrobię taki nieznaczny ruch głową, żeby czapka ujawniła swój napis. Bo ja też staram się być czujny, tak jak Marek. No i ta czujność mi właśnie coś podpowiada. Otóż prawdopodobieństwo wyborów wiosennych jest spore. Jest możliwość nieuchwalenia budżetu. Myślę, że nikt, łącznie z głównymi graczami sejmowymi, nie wie, czy to się uda. Jest zatem możliwość ogłoszenia wyborów zaraz po terminie wyznaczonym przez stan wyjątkowy. Ten termin ochronny po stanie wyjątkowym upływa na początku marca. Jeżeli to jest możliwe, nawet jeżeli prawdopodobieństwo jest rzędu 100%, załóżmy, to i tak warto się przygotować. Jest Konfederacja, działa bardzo prężnie, skutecznie dzisiaj. Okazało się, że na tyle skutecznie działa, iż prezydium Sejmu, partie okrągłostołowe, tam reprezentowane, do spółki z kołem Hołowni wykluczyły Konfederację z aktywnych obrad nad budżetem. No a jeden z posłów, Grzegorz Braun, jest pozbawiony prawa głosowania. Dzisiaj Janusz Korwin-Mikke zauważył, że w Europarlamencie bywał na całe miesiące wyłączany z obrad, ale no, do głosowania go dopuszczano, a potem wyrzucano. Oczywiście jest to brak, uniemożliwienie posłowi głosowania, jest to cios w całą konstrukcję demokracji. No, demokracji nie ma, znaczy demokracja jest fasadowa, ale teraz już nawet fasada jest burzona. Konfederacja jest jedyną, na szczęście już w komplecie Konfederacja, 11 posłów, jest jedyną siłą antysystemową w Polsce, jednocześnie jedyną siłą zdroworozsądkową, bo system jest obłędem. Półtora roku temu jeszcze mówiłem, że mamy jednego posła na 460, był to Grzegorz Braun, teraz mamy 11 posłów na 460. Bez powodu, w żadnym trybie, zgodnie z kaczystowską zasadą, Konfederację dzisiaj wyłączono z debaty nad budżetem. Więc Konfederacja oczywiście jest reprezentacją tych kilkunastu milionów rozsądnych Polaków. Myślę, że 12 milionów Polaków, sądząc po statystykach zatentegowania, w mniejszym lub większym stopniu rozumie, co się dzieje. Tylko że to są w znacznej mierze, być może w większości, ludzie, którzy i tak nie głosują na nikogo, bo zupełnie słusznie mają nieufność do polityki. Nie zagłosują zatem również na Konfederację. Może niewielu z nich zagłosuje. Konfederacja jest przedmiotem lęków, obaw PiS-u, no bo może im zabrać, pisiarzom może zabrać głosy, ale też te lęki są dość bezpodstawne, bo do tej pory nie odbiera tych głosów, chociaż już powinna. Ponadto na PiS głosuje, załóżmy, 5 milionów wyborców. Gdyby Konfederacja była w stanie nawet odebrać z tych 5 milionów 10%, no to Konfederacja będzie miała 2 miliony głosów, PiS 4,5 miliona. To nie zaważy na przyszłych losach polskiej polityki. Ale i tak widzimy, że Konfederacja tych głosów pisowskich, tych wyborców pisowskich nie pozyskuje, mimo wielkich wysiłków, bo kandydatura prezydencka Krzysztofa Bosaka no była takim pomysłem na pozyskanie wyborców PiS-u. I to się nie udało. Bosak zebrał no, trochę więcej głosów niż Konfederacja sama, ale to są ciągle mniej więcej ci sami
wyborcy i liczba jest bardzo podobna. Czy była podobna? No teraz nie wiemy, co by było. Sondaże, którym można troszkę wierzyć, wahają się między 6 i 11%. Powiedzmy, gdyby brać pod uwagę te skrajne, no to właśnie między 5 i 11%. No social changes to nie są wiarygodne dane, więc powiedzmy pewnie raczej poniżej 10%. Przy 15 milionach głosujących to jest właśnie te 1,5 miliona. To jest tak pewnie górna granica. Konfederacja na razie nie znalazła języka, którym może przemówić, czy języka czynów, którym może przemówić do Polaków w większej masie. To jest problem innych partii antysystemowych w Europie. To samo jest w Niemczech, Austrii, na Słowacji i w innych krajach. A zatem co? A zatem pozostaje pójść śladem moich dawnych myśli i powołać nową siłę polityczną na te wybory. Może być trudno, bo to, jeżeli to ma być wiosna, no to już będzie to naprawdę trudne zadanie. Czasu jest bardzo mało. I siłę, która jest w stanie sięgnąć po odchodzących wyborców PiS-u. A że będzie ich dużo, to jest jasne. Już są, już to jest pewnie z 500 000 wyborców, którzy zagłosowali w ostatnich wyborach, teraz nie zagłosują. Może być ich więcej. Na razie pewnie odchodzą trochę, rozchodzą się po różnych markach politycznych albo zasilają ogromną rzeszę tych, którzy nie głosują na nikogo. I tych właśnie, no, którzy w swojej znacznej części są przeciwnikami obecnego, narastającego zamordyzmu, bo oni są po prostu, ci co nie głosują, to są ci mądrzejsi. To są ci, którzy więcej rozumieją z polityki i wiedzą, że na razie ta polityka no, jest niereformowalna. Czego dowodem jest Konfederacja? Bo Konfederacja reprezentuje interesy wielu milionów Polaków, ma poparcie 1,5 miliona, a w Sejmie jest nie tylko izolowana, ale wręcz w tej chwili pozbawiana naturalnych praw, które do tej pory w demokracji czy w parlamentaryzmie były respektowane. Coś jak w hitlerowskich Niemczech mniej więcej. Tak, to nie jest przesadzone porównanie. Tak się właśnie tam zaczynało. A więc stworzyć nową partię podobną do PiS-u, albo niepodobną do PiS-u, ale sięgającą po elektorat PiS-u. To wymaga oczywiście pogłębionych badań nad tym elektoratem, które ma partia rządząca, bo oni badają swój elektorat bardzo szczegółowo, z rozbiciem na drobne grupy, w tym na grupy terytorialne, gminy i na grupy socjologicznie podzielone, tak, zawodowe itd. No i wykształceniowe, wiekowe. No i my tego nie mamy, no ale myślę, że ktoś z nas mógłby taką ogólną wiedzą, inteligencją, dociekliwością, doświadczeniem jakoś tam wypełnić te luki w wiedzy. A jeżeli byłoby, gdyby nas było więcej, no to jakąś burzą mózgów można to pewnie zrobić. Ja bardzo chętnie bym się w to zaangażował, a żeby stworzyć konkurencję dla wyborców PiS-u, która oczywiście na wiosnę wielu wyborców nie przyciągnie, bo nie da się zrobić takiej kampanii teraz, ale pewnie więcej niż gdyby stworzyć jakąś partię od zera, która po prostu reprezentuje interesy, czy chce reprezentować interesy jakiegoś tam, zająć się jedną sprawą. Takie partie teraz powstają, takim ruchem przedpartyjnym, prawie partyjnym miała być Polska jest jedna, Siarkowskiej i Piecha, prezydenta Siemianowic Śląskich. No nic z tego nie wychodzi, bo no partia jednego tematu z zasady nie osiąga sukcesu, a jeżeli to chwilowe, teraz akurat nie ma warunków do sukcesu, AfD w Niemczech była partią jednego tematu, potem drugiego tematu, bo pierwszym tematem był kryzys strefy euro, kryzys waluty euro, drugim tematem była imigracja, dużo skuteczniejszym, nabiła kilkanaście procent wyborców AfD,
Imigracja się skończyła i AFD spadło do 10% i tam właśnie na tych 10% się zatrzymała alternatywa dla Niemiec. Co to znaczy? No to znaczy, że partie jednego tematu nie są raczej dobrym towarem, a Konfederacja akurat nie jest partią jednego tematu, a mimo to i tak, mimo że jest partią dość uniwersalną raczej, też nie ma dobrych notowań. A więc myślę, że, a przynajmniej one nie rosną. A więc jednak partia w miarę uniwersalna, sięgająca po elektorat PiS-u, no a inne rzeczy to już burzy mózgów można by sobie obgadać. I oczywiście nie ujawniając koniecznie wszystkim tego, co tam, tych wniosków, co tam wyjdą. No i tak sobie myślę, to rzucam taką myśl po prostu. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką rzecz, ja generalnie polityką nie chcę się zajmować, ale uczestniczyć w stworzeniu czegoś politycznego bym mógł, bo sądzę, że myślenie jest rzeczą przydatną, ma kolosalną przyszłość, no i ja mógłbym z kimś do spółki pomyśleć nad tym, a potem zostawić to aktywistom. Tak się teraz mówi, kiedyś byli działacze. I na tym się z Państwem żegnam, bo już gadam za długo. Pomyślmy o tym dalej. Na pewno ktoś tego słucha, kto ma podobne myśli lub być może ma podobne plany nawet, ale się z tym na razie nie ujawnia. Oczywiście kontakt teraz nie jest żadnym problemem. Nie mówię o jakichś jawnych rozmowach, ale kontakt jest łatwy. Można do mnie napisać w dowolne miejsce, ja to odbiorę i potem można sobie rozmawiać poza zasięgiem rozmaitych anten i Pegasusów, zwłaszcza, że Izrael zdaje się, że odbiera Pegasusa polskim służbom, więc może jakąś inną metodą będą musieli podsłuchiwać. A zresztą mogą podsłuchać. Ja w sumie nie mam nic do ukrycia. Nawet chciałbym się podzielić paroma dezinformacjami z ministrem Wąsikiem albo ministrem Kamińskim, gdyby zechcieli kiedyś mnie przesłuchać. Byłoby bardzo śmiesznie, gdybym im te dezinformacje sprzedał skutecznie. No dobrze, to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeszcze raz proszę o to i o subskrypcję, suby i do usłyszenia przy najbliższej okazji. A i oczywiście bardzo polecam dzisiejszą rozmowę z Krzysztofem Łukszą, bardzo przewrotną, w Realu 24, a ponadto będzie chyba we wtorek emisja rozmowy w mediach narodowych, tak żeby była jakaś równowaga, pisowskie media narodowe i antypisowskie w Realu 24. Do zobaczenia.